16 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z adwokat Jadwigą Łagierą w ramach cyklu Adwokat blisko ludzi, blisko życia. Pomysł narodził się na lekcjach WOS-u, gdzie mamy dział prawo i w trakcie omawiania lekcji uczniowie bardzo często zadawali dodatkowe pytania wychodzące poza zakres podręcznika i postanowiłam nawiązać współpracę właśnie z panią adwokat, oczywiście za zgodą dyrektora Ryszarda Zająca. Zaprosiłam do współpracy panią Jadwigę Magierę z wieloletnim doświadczeniem, 27 lat jest już adwokatem i rozpoczęłyśmy cykl spotkań Adwokat blisko ludzi, blisko życia. Ten cykl spotkań jest realizowany w naszej szkole od 2 lat. Odbywa się systematycznie co 2 miesiące i na każde spotkanie są zapraszane inne klasy, żeby uczniowie mieli obraz pracy adwokata oraz żeby mogli poznać zagadnienia związane z prawem. Tematyka spotkań jest zróżnicowana. Ich nadrzędną ideą jest przybliżenie młodzieży zawodu adwokata, pokazanie, do kogo można się zwrócić o pomoc, kiedy dochodzi do konfliktu z prawem. Temat wybieramy same, aczkolwiek dostosowujemy do zapotrzebowania uczniów. Więc były już tematy o zatrzymaniu przez policję, o legitymowaniu przez policję, o prawach autorskich, o postępowaniu karnym, postępowaniu cywilnym, o tym, jak należy się w sądzie zachować, jakie mamy prawa jako świadek, jako pokrzywdzony, jako osoba, która jest oskarżona. Wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży niezmiennie od 2 lat. Interesują ich te zagadnienia prawne, szczególnie związane z tymi wykroczeniami, które oni mogą tutaj albo popełnić, albo być świadkiem i co w danej sytuacji należy zrobić. Także od 1 stycznia 2018 roku działa w naszej szkole apteczka prawna. Pomysłodawcą tego była pani Jadwiga Magiera, widząc reakcję uczniów na spotkania z nią, zaproponowała, aby każdy uczeń, który posiada legitymację szkolną Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach, jeżeli będzie miał potrzebę skorzystania z porady prawnej, to ona takiej porady udzieli, oczywiście pro bono. Żeby czuć się bezpiecznym, warto jest poznać prawo. Przynajmniej podstawowe zasady prawa, żeby umieć sobie radzić w różnych sytuacjach. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu i stosowaniu prawa. I tu jest bardzo ważna część, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich. To jest wielkie zadanie, moi drodzy. I chcę was zapewnić, że adwokatura, która bardzo silnie monitoruje rzeczywistość, patrzy na to, co się wokół nas dzieje, jak się ma stan praw i wolności obywatelskich, zawsze, kiedy widzi, że występują pewne nieprawidłowości, odejście od prawa, czy na przykład od rozwiązań zawartych w Konstytucji, jest aktywna i zgłasza swoje uwagi. Nie dla siebie, tylko by chronić prawa i wolności obywatelskie. A zatem to wszystko, co powierzycie adwokatowi o swoich sprawach, problemach, jest przez niego przyjęte, wysłuchane z należytym spokojem, godnością, po to, by pomóc, i na tym zapada cisza. Nie ma możliwości, żeby ktoś zmusił mnie do tego, żebym opowiedziała o tym, co powiedziała mi pani X czy pan Y. To jest wykluczone. Możecie być pewni, że to, co zostanie adwokatowi powiedziane, będzie objęte tajemnicą adwokacką. Cykl Adwokat blisko ludzi, blisko życia kontynuowany będzie w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach również w przyszłym roku szkolnym.